No ci powiem, zaczynasz mi wkurzyć troszkę, bo ja jestem, słuchajcie, jak widzieliście, na hardkorowej diecie takiej, że nie mogę burgerów jeść. A mi tak kusisz mi teraz, jak jeszcze 4 tygodnie. Kiedy trochę spuchło, wpadają. No, także... Ja mam jedę co teraz. Rodzina, dwójka dzieci, biznesy, to wszystko. I jak to wszystko pogodzić, Robert? Siemaneczko, siemaneczko, tym razem witam Was nie z ciężarówki, a z motelu? Tak, nie z hotelu, tylko z motelu. Co ja tutaj robię? No, to może zobaczycie kiedy indziej, a tymczasem zabieram Was na siłownię do Roberta Brunejki i zrobimy z nim może wspólną pompę. Widziałem po Instagramie Roberta, że rano robił trening, ale chociaż jak nie zrobi wspólnego treningu ze mną, no to się chociaż pogada, bo zobacz jaką ma formę, no bo po Instagramie to kosa, no nie, mówię forma, ja pierdzielę, co za chłop się zrobił. On ogólnie zawsze był duży, no ale teraz to jego docięcie, no to jest naprawdę na wysokim poziomie. No i zobaczymy co tam u niego słychać. Parking dla ciężarówek też tu jest. A ja tutaj właśnie sobie spałem, a tu stoi Passateria, auto zastępcze, którym jeszcze jeżdżę. Jak tu jechałem, to myślałem, że wszystko spakowałem, no i zapomniałem troszeczki do zębów. No i co, wieczór mówiłem palcem, no a teraz jadę do Lidla, albo do jakiegoś tam sklepu, może Rossmann przyczaje, zakupię troszeczkę umyj na jakiejś stacji benzynowej zęby, no i pojadę do Roberta wtedy, no. Takie są jajca, no co zrobimy, życie. Z pierwszego? Też z pierwszego. Chodź, wycieraczki działają, bo wczoraj deszcz padał. Wczoraj skończyliśmy nagrania o godzinie, tam nie wiem, 18, 19, jakoś tak 19 byłem w motelu. No i już o godzinie 20 byłem na basenie, w basenie w Wołominie dokładnie. No a dzisiaj pędzę na siłownię, ale po tym basenie szczerze troszeczkę jestem zajechany, no ale było fajnie. A teraz pójdziemy na siłownię, bo dzisiaj zaczynam troszeczkę nagrania później, bo dopiero o godzinie 17. No, czyli mamy czas do godziny 17, no ale minus ten, że będzie nam trwało do 2 w nocy. No co zrobimy, ale idziemy się spompować, będzie fajnie. Idziemy na Warszawę do Roberta. Stąd mam niedaleko, mam tylko 25 czy 28 km do podlotu, czyli nie jest dużo. Rossmann odwiedzony. A jeszcze wczoraj miałem nagrać relację, też tam zapraszam na basen, kto jest w tej miejscowości, tam albo jakiś trening wspólny sobie zrobimy. Ale wiecie, że byłem taki zmęczony po całym dniu nagrania, że tylko zrobiłem trening, pojechałem do hotelu i spać, czyli trening na basenie. I pływałem, można powiedzieć, przez jakieś 40 prawie minut i jacuzzi, relaks 20 minut i mówię, dlatego nie nagrywałem, mówię, tylko trzeba zrobić swoje treninga i spać. Mówię się, że cały dzień nagrywania dał się we znaki. No ale dobra, dzisiaj mamy kolejny dzień i kolejny dzień działania. Idziemy najpierw się odmulić i zrobić porządny trening. No i zarąbiście, a ja zostawiłem okno uchylone na poddaszu. Życie, no co już, będziemy później wycierać. Zęby umyte na stacji benzynowej w Warszawie. Tak trzeba żyć, panie, tak trzeba żyć. I cyk, jesteśmy na miejscu. O, już burgerownia działa, tak wcześniej. A no tak, bo jest 12, 12 otwierają, jest 12. 9, już małą kolejki widzimy. O, ale w palmę bym wjechał. Dobra. Zobaczymy co tam się dzieje. No, widzę, że troszeczkę ludzi jest. Gitara. O, jest Robercik. Cześć, Kania. Cześć. Miło zobaczyć. Cześć. Porządek. A, pomału do przodu. Czas trzeba tylko do formy wrócić. No i moi drodzy, mamy Roberta, zobaczcie. Porównanie łapy. Siemanko, Adrian, dzięki, że przyjechałeś. Dzięki również za zaproszenie. Jak napisałem, że przyjadę, to powiedziałeś, zapraszamy jak najbardziej. No już mam kluczyki, trening będzie się dział, bo ty robisz trening kardio na Instagramie, widziałem, że rano. Tak, rano trening robię więcej wieczorem, wiesz, bo po tym kardio tak trochę, wiesz, obowiązki wszystkiego dużo się dzieje, także wiesz, no. Ale widzę, forma jest konkretna. No nie. Życiówka będzie? Jak w tym roku? Myślę, że tak. Bo jeszcze mam 4 tygodnie do zawodów. Także wiesz, trochę czasu jest, ale już widać, że poliśki tak, podają u ciebie trochę spuchło. No, podają, także. Ja mam jedę co teraz. A powiedz mi, jak ty teraz pogodzić tak? Rodzina, zawody. Przygotowanie do zawodów. Wszystko się dano, no ale niestety nie tylko zawody, kilka biznesów plus no także biegiem o 6, jak wstaję, no to jak pójdę spać, wiesz. Wracam do tematów, no wiadomo, rodzina, dwójka dzieci, biznesy, to wszystko. I jak to wszystko pogodzić, Robert? Nie pogodzić, więcej dzieciakami, więcej się zajmuje Kaję, jakby rzucam jej te obowiązki, nie? A no wszystkie biznesy, coś, no to w mojej głowie większość.
Oczywiście też mi pomaga, ale wiesz, robienie tylko jedzenia teraz, no to też nikomu nie daje robić jedzenie sam wszystko, bo sam musi robię. Być wszystko położone dokładnie i co musi być, już nie ma tam podjadania, nie ma żadnego, że będzie kurczaka czy stejkę 250 gram czy 200, wszystko musi być dokładnie. Wszystko jak powinno być, tak? Dokładnie, na 100% po prostu. Ile teraz masz kalorii? Kalorii tam nie liczę, ale mam 470 gram białka dziennie. Także wiesz, trochę tego. I pewnie stejki. 6-7. No, dieta tam wiesz, nie zdradzam wszystkiego co jem, ale mam George Fara mi pomaga, to znany bardzo trener. Kiedy z nim współpracowałem w Stanach, najlepszy można powiedzieć, także ja już mam ten, wiesz, z głowy trochę ten stres, że o, nie wiem co dzisiaj, może podjąć więcej czy coś, może źle wyglądam, tylko on robuje wszystko, także wszystko jest pisane, co musimy robić i git, nie? No i widać efekty tego. Dokładnie, no, dokładnie. I tak, zawody mamy za miesiąc, tak? Gdzie te zawody będą dokładnie? W Rumunii, Kluj, to jest, wiesz, 26 i 25 już wylatuję samolotem i tam już będziemy ogarnąć. Robota teraz się robi, a później tylko fajnie. Tak, czyli hardkorowa forma życia będzie. No tak. Wszystko mierzy jakby wystarczająco czasu. Trochę wziąłem więcej teraz, bo to 9 lat nie występowałem w zawodach. Także trochę czasu minęło i tak nie wiedziałem, gdzie ta, w której stronie ta forma będzie szła, jak szybko. Ale widzę, że wszystko bardzo fajnie, jeszcze przed czasem, ale zawsze lepiej być przed czasem. Dokładnie. Gotowym, już suchym, a później tylko wiesz, regulujesz już trochę i tyle. Nie? Ja muszę powiedzieć, że ja na zawody się przygotowałem, przeżyłem tą drogę i to jest naprawdę ciężka droga. Najgorsza to jest redukcja, tym bardziej wiesz o co chodzi. Wiesz, że chciałbyś zjeść, a nie możesz, bo musisz trzymać no nie, się odpowiednich usił. Słuchaj, to teraz też mam ochotę na burgerkę w Ciączy, ale nie mam. Nie możesz, już burgerki nie. Nie. A ile właśnie burgerów masz w Polsce? 7 lokalizacji teraz w trakcie 8 otwierania, jeszcze nie będę zdradzał gdzie, ale czyli cały się czas dowiecie, cały czas będzie, wiesz, burgerownie działają wszystko do przodu, także jest ok, no jakościowo mam, po treningu zapraszam do burgerka, dzięki. Ja tylko popatrzę. Już smakacie dorobię, bez na wynos. Dobra, to co, bo ja ci zabieram czasu, bo wiem, że masz mega dużo pracy, dzięki wielkie za wywiadzik. No coś, hardkorowego treningu ci życzę, żeby przerzucił trochę ciężarów, a ja swoje robię. Ty swoje robisz, a ja biorę się za pompę. Widzimy się na burgerki. Dokładnie, do zobaczyska. Jesteście w szafce, ale żeby nie było lipy, to Hyper Pump, no wujka Roberta musi wygrać, bo to czuję, że będzie kozacki trening. Widzieliście, tu jest sprzętu, to nie jest parking, to nie jest taka normalna siłownia, to jest konkretna siłownia, naprawdę. To co, najlepszego za dobry trening. I będzie grubo, albo grubo wcale. I pamiętajcie, że na Hyper Pump, czyli na przetreningówki i wszystkie odżywki od dwójka Roberta macie 10% rabatu w sklepie Burnejka Sport na hasło Trucker Packer. Dokładnie, Trucker Packer piszemy razem. Najlepszego. No i 5 minut rozgrzewaczki zaliczone na tym sprzęcie. Bardzo fajnie, teraz bierzemy się za rozciąganie. No forma się poprawia, nie żartuj byku mu. Trzeci trening rzędu, bo trzeba był basen, tak? No też jako trening wjechał, to czyli mój trzeci trening rzędu, ale jak się ćwiczy, to od razu widzę, że sylwetka tak się poprawia. Ale tutaj zobaczcie, żelastwa nie brakuje, naprawdę z tego dużo, 25 kilo. No to co, jedziemy na pierwszą serię żywkową. Pierwsza seria robocza, żywka już była zaliczona. Switch that V6 for the EV, ride around my city, you should come right with me, yeah. Feel me if you hear me sip water like a fish sip. I swatter to the gillies, yeah. This a new wave, this a takeover. Do it for the future, time to get a world a makeover. Time never stops, know the timing is now. Time to clean up the block. Streets been a mess. How can I breathe? Idziemy, szósta seria, mój drogi, 160 kg. I see the news, pokazałem. Change gotta come, put that on me and watch me educate. Then could have started, but it's never late. Do it for my kids, kids, yeah, let's set it straight. Do it for your kids, kids, gotta set it straight. It's time to regulate. We need change now. We need solo, we need Eevee in the game now. Make it change so the. Oh, i to naprawdę wszystko, patrz. W tym momencie mam 180 kg, dorzuciłem sobie już. Jakby nie było 25, 20, 10 i 5.
igry w pewnie 20 kg. No, jest dobrze. Ale po wczorajszym basenie czuję dyskomfort. Nie jest źle, ale nieźle. To jest w końcu ósma moja seria. Cisnę ten martwy ciąg, lubię. Pokochałem. I'm perfect, but I'm trying. I'ma give my all till I'm dying. I'm the new Captain Planet. Here to make changes, not damage. World on my shoulders while I'm standing. I'm the new Captain Planet. Here to make changes, not damage. World on my shoulders while I'm standing. First rule to me, let's keep it clean. Watch how we build, clean air we need. Start from the flow, sweep up the scene. We going green, work as a team. First rule to me, let's keep it clean. Watch how we build, clean air we need. Stuff from the flow, sweep up the scene. We going green, we going green. Powiem wam, że to ćwiczenie naprawdę robi robotę. Przy tamtym, jak to wyciskałem, to czułem takie szpomieniowanie z tej strony, ale na szczęście się nie zerwałem, bo przy piątym razu opuściłem, szóstego już nie próbowałem, po martwym, ciężkim ciągu, jak coś. No i tutaj na dobicie, ale mniejszy ciężar technicznie sobie przypinam, tylko te moje skwaszone miny, nawet jakbym miał, nie wiem, po 2,5 kilo, to zawsze bym robił. Jakoś tak mam, nie wiem, też tak macie? No, ale widzę wam, że klateczka już się napięła, już pomału wracamy do gry, no nie? No tak szczerze, jak widzicie, wystarczy kilka treningów, że przypilnuję sobie teraz, no, od 2 tygodni ćwiczę systematycznie, no i ta forma całkowicie inaczej się prezentuje. Jeszcze troszkę kardio porobić, żeby tkankę zgubić. No dobra, jak już człowiek się wykąpał, no to sobie pyknie anabolik krea po treningu i też po cardio. Idziemy zjeść burgera. Słuchajcie, mam wyzwanie. Mam zjeść hardkorowego burgera. Na czas. 400... Na czas. Na czas, jak najszybciej. Jak najszybciej. Wiesz ile pobić? Minuta 22 sekundy. Minuta 22 sekundy? No. O, to, no, ale nie, to nie ma szans. Bo nie poczuję smaku. Nagło się stanie. Ja się wolę delektować. Bez zawodu. Dokładnie. Za rzadko jem, żeby przyjeżdżać i jeść na czas. No, nie? Słuchaj, teraz w niedzielę właśnie robimy challenge w Krakowie, Orleńskiego 1. 13 godzina, 30 lipca, niedziela, kto zje hardkorowego burgera na czas do wygrania 500, to jeszcze się dowie, no to zapraszam wszystkich burnerów Kraków Orleńskiego 1 na challenge. Na challenge. Czyli zapraszam, będzie się działo, tym bardziej, że ja w niedzielę o godzinie 10 publikuję ten materiał. No, masz, czyli od razu ktoś z Krakowa to niech wpada, no nie? I będzie działa, będzie działa. Jest nagroda do wygrania, zdążycie. A ja co, czekamy i zobaczymy, co tu będzie się działo. Wierzcie, że te burgery są taka petarda. Robert, jak ty to robisz? Jadłem tyle burgerów, ale u ciebie naprawdę to jest tos. No bo to świeżutkie mięso, słuchaj, teraz jak widać, masz hardkorowego, pokaż im, jak to wygląda. Zobacz, to wygląda. 450 gram mięsa. Świeżutki, bułeczki, ser irlandzki, naprawdę tutaj jest jakość, to właśnie się liczy. Jest petarda. No ci powiem, zaczynasz mi wkurzyć troszkę, bo ja jestem, słuchajcie, jak widzieliście, na hardkorowej diecie takiej, że nie mogę burgerów jeść. A mi tak kusi, by teraz jadł. Jeszcze 4 tygodnie. Ale ty już trochę się najadłeś, to na razie możesz odpocząć. W jakich miastach mamy te burgery? Powiedz tu ludziom, może nie wszyscy nie mamy, wiedzą. Dokładnie. Stare Babice, Ząbki, Gdynia, Kołobrzeg, no i Kraków i tutaj Warszawa. I w trakcie jeszcze
7 punktów jest, także w trakcie 8, ale gdzie będzie, to się dowiecie. Adrian wcinaj szybko, bo dokładnie, ja tak. Dobra, to ja jem. A, i tu już nawet nie nagrałem, ale pod hotelem właśnie spotkałem ekipę kolegów z busika, właśnie tu wojskowym jest. No to pozdrawiam was, mordeczki. Przyszli na wspólne zjadko, na pogaduszki, no i fajnie, klimatowo. No i dobra, jestem już w pokoju, słuchajcie, jest godzina, która jest 17 właśnie, dochodzi. To więc mam godzinę na to, żeby być już na planie nagrania. Sam mam raptem 2-3 minuty podlotu, więc nie jest źle. No, ale mówię, trzeba się ogolić, kurde, wysmarować, wykremować, fryzurkę elegancko poprawić i można iść na zdjęcia i na kolejny dzień nagrania. No i słuchajcie, jest godzina 3:32. O, widać? Chyba widać. Ja właśnie teraz wróciłem do hotelu. Idę spać. No, czyli taka jest moja regeneracja. No ale wiadomo, było trzeba zrobić misję. No to się misję wykonała, tak? To co, widzimy się na rano, czyli za 3 godzinki, bo o 7 rano muszę wstać, ogarniać się, no i jechać do domu i dalej w trasę. Czyli coś tam się cały czas dzieje. Wspiera mnie grupa Raben. Transport jest potrzebny i za to dziękuję.